Pewnego wieczoru, nie tak dawno temu, stałem sobie pod mostem sam. Przyglądałem się marynarzom pracującym w porcie, kiedy podeszła do mnie pewna kobieta i zrobiła mi pewną propozycję. Ta pani szukała mnie od wielu dni. Nie mogła trafić na mój ślad, ale koniec końców mnie znalazła. A kiedy mnie znalazła, to zrobiła mi tę propozycję. Cóż. Sprawa nie przebiegała normalnie, normalnie bym ją przyjął. To znaczy, przyjąłbym, gdyby sprawa przebiegała normalnie. Ale kłopot był ten, że ta pani gniła od syfa. Więc się nie zgodziłem. Ale nalegała. I zaczęła nawet pozwalać sobie na pewne rzeczy ze mną pod tym mostem, więc ją walnąłem. Przyszło mi nawet na myśl, żeby od razu, wie pani, skończyć z nią, to jest zabić. I jak na zabójstwo rzecz była prosta, żadna sztuka właściwie. Jej szofer, który odszukał mnie z jej polecenia, poszedł sobie na jednego. Więc byliśmy sami, ta pani i ja pod tym mostem i patrzyliśmy na przypływające statki w porcie i cicho było i ona stała oparta o mura, a raczej powoli się osuwała po tym jego łanowi. Reasumując, wszystko przemawiało na moją korzyść za tym zabójstwem. Ale pomyślałem sobie, po co mi ten cały kram? Wie pani, pozbyć się ciała i tak dalej. Człowiek jest wtedy w takim napięciu. Więc dam jej tylko w zęby, parę kopniaków na dokładkę i tyle.